Dziś niedziela Chrztu Pańskiego. Jesteśmy świadkami tego wydarzenia, które tak bardzo zaskoczyło Jana Chrzciciela, że Jezus Chrystus przyszedł, uklęknął pokornie przed Nim i ramię w ramię, stojąc z grzesznikami, przyjął chrzest. To jest tak, kochani, jakby można sobie pomyśleć, jakby Pan Jezus przyszedł do naszego zgromadzenia i nie przyszedł tu przed ołtarz, w centralne miejsce, tylko stanął w kolejce do konfesjonału. Wszyscy bylibyśmy chyba bardzo zdziwieni. A to właśnie było tak, bo On chce solidarnie z nami, nie jako profesor i nie jako ten, który nas ciągnie do góry, ale ten, który nas od dołu popycha, ten, który nas dźwiga. Ta solidarność zapoczątkowana w akcie wcielenia, potem w chrzcie, w końcu na Golgocie, jest naszą nadzieją. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Oto mój sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo. Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie. Ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto Słowo Boże. Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił. Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego, że Bóg był z Nim. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemy ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on was chrzcić będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębice wstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, ten przykład rzeczywistości PRL-u dla starszych będzie przypomnieniem. Młodsi może o tym nie słyszeli, ale w całej dziedzinie techniki za komuny było takie zjawisko i chyba każdy z was, mówię tutaj do mojego pokolenia, się z tym spotkał, że był jakiś sprzęt, który miał istotną część jakąś lepszą, wybitną. No krótko mówiąc, ktoś mówił tak, mam magnetofon Kasprzaka, ale głowica jest japońska. Duża sprawa. Mam Trabanta, ale silnik Volkswagena.
No, to duża sprawa. Mam polski telewizor kolorowy, ale kineskop holenderski. Jeszcze niektórzy ludzie mówili, to jest z tych pierwszych pralek, to jeszcze silniki są francuskie. O, silnik francuski. Pralka była jak pralka. Prała jak prała. Psuły się w niej wszystkie inne rzeczy, ale silnik, ale głowica, ale układy scalone są japońskie. Kochani, dlaczego o tym mówię? Bo my jesteśmy taką właśnie konstrukcją. Nasze ciała chore, starzejące się, nasza psychika często słaba, ale serce naszej duszy, dusza naszego serca, to jest rzeczywistość, którą Pan Bóg dał nam na Chrzcie Świętym. 30, 40, 25 lat temu, kiedy Ciebie trzymała Twoja mama i ksiądz polewał Twoją głowę wodą i powiedział, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w tym momencie w Twoim człowieczeństwie, w Twojej duszy zjawiło się coś takiego, co Apokalipsa nazywa białym kamykiem z pięknym imieniem. I chociaż to ciało nasze się psuje, chociaż ta nasza psychika też nieraz nam płata figle, denerwujemy się, chociaż słabość naszej woli, nasza pycha daje o sobie znać, to Kościół ma nam do powiedzenia radosną wieść. Słuchaj, Twoje centrum, środek Twojego środka, najgłębsze Twoje ja jest zbudowane na czymś niezniszczalnym, rozumiesz? Na czymś niezniszczalnym. My, kochani, mamy największe problemy z tym pytaniem, do którego tu często wracamy, co ja jestem wart? Co ja jestem wart? Największy problem współczesnego człowieka i lęk, który powoduje, że rzuca się w takie różnego rodzaju szaleństwa, wynika właśnie z tego szeptu szatańskiego, jesteś zerem, jesteś niczym, jesteś zerem. Otóż nie jesteśmy zerem od czasu Chrztu Świętego, kiedy nas Chrystus niejako na nowo stworzył. Ta powłoka cała jest jeszcze wadliwa, ona zresztą kiedyś zostanie w trumience złożona do grobu, może kogoś z nas już skremują, bo to będą na nowe czasy i ten obyczaj się posuwa i w Polsce coraz bardziej powszechny się staje. Ale proszę zwrócić uwagę, Jan Chrzciciel mówi, ja chrzciłem was wodą. Ludzie wchodzili do Jordanu, zanurzali się w wodzie, jak to na filmie Zeffirellego pokazane, Jan brał wodę w dłonie i polewał głowy ludziom, ale jak się leje wodę po głowie, czy się wchodzi do głowy, to woda w nas nie przenika. Kochani, to jest bardzo piękne uczucie, zwłaszcza w upalne lato, że sobie wspomnijmy w tym styczniu, umyć się. Ale woda w nas nie wchodzi, tylko myje nas na zewnątrz. Jeśli ktoś przyjdzie do lekarza i lekarz powie, ma pan nowotwór, to żaden lekarz nie powie, proszę się tak mocno myć, to pan wymyje tą chorobę. Nie. Na chorobę trzeba substancji innej, chemicznej. Woda nie pomoże. Trzeba lekarstwa. I dlatego Jan mówi, ja was tylko wodą polewałem, żeby was tak odświeżyć, żebyście wyprostowali swoje pojęcia, zło nazwali złem, dobro dobrem, żebyście przyjęli pragnienie. Jan, mówiąc w pewnej przenośni, kładł ludzi do szpitala na łóżka. Tak jak przychodzimy do szpitala, państwo byliście w szpitalu, nie jeden z was, to pielęgniarka każe się rozebrać, prowadzi na salę, wypisuje kartę choroby, kładziemy się i czekamy na lekarza. Za godzinę będzie obchód. Przyjdzie ten, który zajrzy do środka i zacznie leczyć. Jan Chrzciciel i jego chrzest z wody to jest tylko takie poukładanie ludzi i w oczekiwaniu, że zaraz przyjdzie Jezus Chrystus, lekarz najprawdziwszy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy ludzie ciągle chcą uleczyć swoje wnętrze wodą z zewnątrz. Czyli jeśli będę żył w czystości, jeśli będę pracowity, jeśli będę spokojny, jeśli będę żył w przyjaźni, w rodzinie będzie zgoda, to ja jestem coś wart. Moja wartość przychodzi z zewnątrz. Powiedz, ile zarabiasz, powiedz, jaki masz tytuł naukowy, powiedz, ile razy zgrzeszyłeś, jakie masz osiągnięcia, to powiem ci, kim jesteś. Kochani, odwrotnie. Każdy z nas jest przepięknym człowiekiem, chociaż ja wiem, że wam jest to trudno uwierzyć, mi też często jest to trudno uwierzyć. Niczym innym się tak mocno jako ksiądz i my księża w ogóle nie zajmujemy, jak przekonywaniem ludzi, że są wartościowymi ludźmi, że warto walczyć o swoją świętość. Dlaczego my tej głowicy, tych układów scalonych, tego silnika nie doświadczamy? Ponieważ, powtórzę to po raz setny z tego miejsca, całe sterty, całe wywrotki, całe cysterny błota szatan zwalił na ten nasz skarb. Perła pozostała nienaruszona.
ale została tak mocno zagrzebana, że my jej po prostu nie doświadczamy. Kochani, ile razy słyszeliśmy to, o tych ranach, to już mówimy do znudzenia, że jesteś beznadziejny, że jesteś niegrzeczny. Rozmawiałem niedawno z jednym panem, taki przeciętny, statystyczny Polak. On mówi, proszę księdza, ja całe dzieciństwo przeżyłem w poczuciu winy. Ja ciągle słyszałem, nie biegaj, dlaczego biegasz, siedź, ucz się. Ciągle mi się chciało rzeczy złych. No chciało mi się dziewczyny podglądać, papierosy palić za śmietnikiem, no, kamieniami rzucać. Ja nie wiem, dlaczego mi się tak chciało. Petardy mi się chciało robić, a w kościele ziewałem, zgadza się. I patrzyłem, kiedy ksiądz już skończy. Ale ja całe dzieciństwo przeżyłem w poczuciu winy. Że jesteś winny, że jesteś niegrzeczny, że ci się chce złych rzeczy. Ciągle mi to przypominali wszyscy, i nauczyciele w szkole, i rodzice. I ja się do dzisiaj nie mogę z tego wyzwolić. Winny, winny, chce ci się złych rzeczy, chce ci się niedobrych rzeczy. Kochani, jakże rzadko wspieramy się w naszych rodzinach tym właśnie przypominaniem sobie, że jesteśmy naprawdę dziećmi księcia, że od chwili Chrztu Świętego nosimy w sobie nieprawdopodobny skarb. Kiedy się to pielęgnuje w człowieku, ja nie wiem, czy tak jest w Ameryce, to już kiedyś mówiłem, bo ja w Ameryce nigdy w życiu nie byłem, ale na tych filmach amerykańskich oni sobie ciągle mówią, kocham cię. Dzwoni żona do męża, mówi, zapomniałam ci powiedzieć, żebyś chleb kupił. Dobra, kupię chleb, kocham cię, ja też cię kocham. Słuchaj, wyrzuć śmiecie, kocham cię, ja też cię kocham. Jak wyrzucisz, to cię będę bardziej kochał. W polskich rodzinach może niektórzy tak sobie mówią, no, zazwyczaj do ślubu jest taka mowa, ale my się po prostu nie szanujemy. Ja przygotowałem na dzisiejszą homilię takie świadectwo pewnej pani. Ja już je prezentowałem, ale chyba tutaj u świętej Anny go nie prezentowałem. Jak można ten kamyczek, który jest w człowieku, rozwinąć, no, kiedy się o to zadba? Kiedy żona zadba o ten skarb, o tą głowicę, o ten system centralny w sercu męża, kiedy mąż zadba o to w sercu żony, kiedy nie będą sobie przypominać ciągle, kto jest beznadziejny, kto jest bardziej beznadziejny. Ty jesteś głupi, ty jesteś głupia do kwadratu, a ty do sześcianu, a ty do czwartej potęgi, a ty w ogóle jesteś silnia głupi. I to jest często, że i dziwić się potem, że my ciągle żyjemy w poczuciu winy. Posłuchajcie tego świadectwa. To napisała jakaś kobieta, ja nie wiem kto, ale jest moim zdaniem urzekające. Z jakąkolwiek koleżanką bym się nie spotkała, gdy zaczynamy rozmawiać, one wszystkie od razu zaczynają narzekać na swoich mężów. Spędzam godzinę czy dwie na słuchaniu o tym, jaki to ten mój mąż jest okropny. To niemal norma. Moja serdeczna przyjaciółka, pracując z dziećmi, ma taką zasadę w swojej nauczycielskiej pracy. Mawia, jeśli musisz dziecko poprawić, dać mu jakąś swoją krytyczną uwagę, musisz je przedtem najpierw 3 razy pochwalić. Czyli na jedną krytyczną uwagę muszą przypadać minimum 3 pochwały. Gdy zachowuje się te proporcje, dzieci przyjmują krytyczne uwagi bez większego bólu. Mają wysokie poczucie własnej wartości. To moje odkrycie zbiegło się w jednym czasie z naszym bardzo poważnym kryzysem małżeńskim. Z dnia na dzień obserwowałam, jak nasz związek powoli się rozpada. Zadawałam sobie wtedy pytanie, co się z nami stało? Przecież miało być aż tak pięknie, a tu jak na złość wszystko się sypie. Tak sobie wtedy pomyślałam. O mężczyznach mawia się czasem, że to trochę takie duże dzieci. Coś w tym chyba jest. Może by spróbować tej metody na mężu. Zrobiłam eksperyment. Zaczęłam chwalić męża. Nie krytykować, a chwalić. Chwaliłam go za wszystko, za co tylko mogłam go pochwalić, bez zbytniego naciągania oczywiście. I mąż powolutku zaczął się zmieniać. Na lepsze. Zrobił się dla mnie milszy. Wyluzował się. Zaczął się częściej uśmiechać. Ze sflaczałego faceta przeobraził się w pełnego radości, energii mężczyznę. Znowu mu się chciało chcieć. Jak to się mówi, złapał wiatr w żagle. Ten fajny facet był w nim przez cały czas, tylko ja go nie potrafiłam dostrzec. Jego wady oczywiście dalej pozostały takie, jakie były, ale starałam się nie zwracać na nie uwagi. Przymykałam oko i dalej chwaliłam. Również w towarzystwie, gdy inni słyszeli, zwłaszcza w towarzystwie, nic tak nie podnosi męskiej samooceny, jak chwalenie go przy innych ludziach. Na początku nie było łatwo. Przyzwyczajona do tego, by mieć pretensje o wszystko, musiałam się nieźle natrudzić, by się powstrzymać przed wytykaniem mu błędów i krytykowaniem. Taki skostniały i zszarzały mąż jakoś nie zachęca do tego, by go chwalić. Ale zawzięłam się. Pomyślałam sobie, przecież to jest w jakiś sposób ciągle ten sam człowiek, za którego wyszłam. Przecież za coś go kiedyś podziwiałam. Coś mi w nim imponowało.
Przecież gdyby nic takiego nie było, to bym się nie zakochała i z nim nie związała. To wszystko musi tam gdzieś być. Zmieniłam strategię. Gdy cokolwiek zrobił dla mnie, zamiast wychodzić z założenia, że to jego psi obowiązek, chwaliłam go i bardzo mu dziękowałam. Zaczęłam od drobiazgów, zakupy, wyrzucone śmiecie, naprawiona klamka. Stworzyłam w swojej wyobraźni obraz dobrego męża, a potem w tu i teraz zachowywałam się wobec niego tak, jakby on już był tym dobrym mężem. A mąż, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, powolutku przeobrażał się w ten mój ideał mężczyzny. Zaczął podążać za moim wyobrażeniem o nim. Ale, to bardzo istotne, zaczęłam od siebie. To ja pierwsza zaczęłam dawać. Nie czekałam, aż on zacznie. Przecież mógłby nie chcieć zacząć. I co wtedy? Minął rok i znów był we mnie totalnie zakochany. Tak jak na początku naszego związku. Mam wspaniałego męża, który po 15 latach wspólnego życia znów mnie do szaleństwa kocha. Mam fajnego synka, spokojny, ciepły dom. Czuję się bardzo szczęśliwa. Czegóż więcej może chcieć kobieta? Proszę Państwa, z mojego badania to jest naprawdę autentyczne świadectwo. To nie jest napisane pod publikę, żebyśmy to zrozumieli. Kochani, teraz powinienem dać takie świadectwo faceta, który wymyślił coś, żeby żonę wydobyć z niej księżniczkę. Bo nie znalazłem. Ale znalazłem inne świadectwo. Drodzy panowie, bo to oczywiście też dotyczy w drugą stronę. Żony też potrzebują pochwały, słowa dziękczynienia. Tylko u kobiet, jak to często mówię, kobiety są o wiele bardziej skomplikowanym systemem. One widzą to, czego my nie widzimy. One słyszą to, czego my nie słyszymy. Naprawdę. I zaraz przedstawię państwu świadectwo właśnie na ten temat, że pewien pan zapytał żony: kochanie, co ja mogę dla ciebie robić, żeby ci sprawić jakąś radość, żeby być dla ciebie, żebyś ty się czuła właśnie dowartościowana. No więc ona się w tym momencie już zdenerwowała, że ty mnie w ogóle o to pytasz. Jak ty mnie pytasz, to już mi się to nie podoba. Sam się powinieneś domyśleć. No ale po jakichś 2 tygodniach ona mówi: chodź, siadaj. Powiem ci, co chcesz, żebym dla mnie robił. Proszę Państwa, to jest też autentyczne świadectwo. Ja zbaraniałem, więc ona mówi tak. Jak wsiadamy do samochodu i ruszasz, to poczekaj, aż zapnę pasy. Facet od razu sięga swój pas, naciska sprzęgło, odpala samochód, wrzuca jedynkę i rusza. Kobieta wtedy jeszcze usadawia się, gdzieś szuka tego pasa zapięcia, więc panowie, w waszych samochodach jak na lotnisku, musisz połączyć się z wieżą i poprosić o zezwolenie na start. Ale proszę mi wierzyć, ja w żartach, kiedy nieraz jadę z jakąś niewiastą czy z jakąś siostrą zakonną, to pytam dla żartu, czy już mogę ruszyć. Ja widzę, jak on jest, a ksiądz tak pyta, no proszę jechać oczywiście. A siostra jest moją pasażerką, czy mogę ruszyć. Drugą rzecz mu powiedziała: jak tobie ktoś zajedzie drogę, to ty jako rasowy facet chcesz go postraszyć i podjeżdżasz pod jego tył samochodu, tak na 10 centymetrów. Błagam cię, nie rób tego więcej. Ja mam serce w gardle, przestań się na drodze walczyć z innymi facetami. Ja wierzę, że ty jesteś męski, nie musisz tego pokazywać. I trzecia rzecz. O co żona poprosiła męża? Kiedy jesteśmy w towarzystwie, to przy ludziach weź mnie nieraz za rękę. Kochani, ja mogę cię nie puszczać cały czas. Bez przesady, bo nam nie uwierzą. Drodzy Państwo, drogie Panie, takie 3 prośby, drobiazgi, ale wy kobiety jesteście bardzo wrażliwe na drobiazgi. Nawet na to, co jest oklepane, że mężczyzna przepuszcza kobietę w drzwiach, że pozwala jej pierwszy iść, że jej ustępuje miejsca. Wy jesteście na to bardzo wrażliwe. My, panowie, często na to nie zwracamy uwagi. Nie ze złej woli, tylko się tak myśli, wszystkim kobietom mam ustępować miejsca, ale nie żonie, no przecież to już jest to zakontraktowana, to co tam się będę wysilał. Ale jeszcze właśnie bardziej. Nie stawiać takich próśb w liczbie 650, tylko tak po 3, potem odczekać, żeby to się zasymilowało. Kochani, krótko mówiąc, my jesteśmy święci, chociaż ta świętość jest właśnie bardzo pochlapana. Jak nieraz się mówi, że odkryto gdzieś jakiś wartościowy fresk, zamalowany olejną farbą, w wielu kościołach zacementowany, zagipsowany i to trzeba misternie skuwać ten gips, żeby to arcydzieło wydobyć. Podobnie jest z nami. My się powinniśmy zajmować zdejmowaniem tej farby olejnej, którą diabeł na nas wylewa, jakiegoś kleju, jakiegoś kitu, który ma ukryć przed nami samymi, przed naszym otoczeniem naszą świętość. Kochani, może ktoś z was
przeżywa, nie wiem, alkoholizm ojca, że pije, że jest taki brudny, śmierdzący. Weź album rodzinny. Znajdź zdjęcie taty, jak szedł do pierwszej komunii. Ten chłopiec w nim jest. Ten chłopiec w nim jest. Może widzisz, jak się twoi rodzice kłócą i wrzeszczą. Słuchaj, weź ich zdjęcia ślubne. Ten piękny mężczyzna i ta piękna kobieta, oni są w tych twoich staruszkach, którzy się ciągle kłócą od rana do wieczora. I spróbuj się zastanowić i pomyśleć, jak ich z tego dna wydobyć. Tutaj naprawdę wiele się da zrobić. Wynotowałem sobie takie zdanie. Jeśli nie wierzysz, że historia człowieka, który stoi naprzeciwko ciebie, jest święta, daj mu święty spokój. Aniołowie twojego ojca stoją przed niebem, choć twój ojciec jest może podły, choć cię może molestował, choć może pił. Aniołowie twojego męża stoją przed Bogiem w niebie i rozmawiają o nim. I jego historia jest naprawdę święta. Nasze historie są święte, chociaż są tak często uwikłane w grzech. Musimy ciągle szukać w sobie tej godności i w innych, ale nie na zewnątrz. Nie jak zrobisz coś, to uznam cię za wartościowego człowieka. Nie, bo ta perła w nim już jest, nawet jeśli on robi coś złego. Kochani, jeśli się komuś z nas zepsuje, nie wiem, stare żelazko, to powiemy, no stare żelazko to się zepsuło. Ale jak ktoś sobie kupi Mercedesa nowego i mu się za tydzień zepsuje, to będzie zdziwiony. Jak to? No Mercedes, tyle zapłaciłem, będę zdziwiony. I stare żelazko nieraz powiemy, a zepsuło się, to już nie ma co naprawiać, wyrzucę. Ale nie, Mercedesa nie popuszczę, będę go naprawiał, będę się domagał, naprawa gwarancyjna. Bo przecież to jest taka firma, to się nie może tak popsuć. Podobnie z ludźmi. Proszę zwrócić uwagę, że my się traktujemy często jako stare żelazka. Mój przyjaciel nawalił, a to zrywam z nim, koniec. Powinniśmy być zdziwieni. On, perła, dziecko Boga, książę w Królestwa Niebieskiego, on się popsuł. Nie, no muszę go naprawiać. To jest niemożliwe, żeby taka firma, taka solidna firma, jaką Chrystus, firma tej godności, którą Chrystus nas obdarza, żeby została splugawiona. Tylko trzeba wejść głęboko w siebie. I przy okazji Niedzieli Chrztu Świętego ponowię Państwu ten apel. My musimy być ludźmi życia wewnętrznego. Kochani, jak się komuś zepsuje, nie wiem, w samochodzie sprzęgło, to nie obstukuje pedału od sprzęgła, tylko wie, że trzeba zajrzeć głębiej. Jak komuś się ciężko skręca, to nie leje oliwy na kierownicę, tylko wie, że musi zajrzeć pod maskę, gdzieś wjechać na kanał, bo coś się stało z kołami. My często jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy ludźmi wewnętrznymi. Przyczyny tego wszystkiego, co się w nas dzieje, są w nas. I trzeba wejść w środek, nie ciągle patrzeć się na tylko zewnętrzne fakty i wydarzenia słowa. Dlatego tak bardzo was proszę, jeśli macie możliwość, a jeśli człowiek chce, to będzie miał taką możliwość, korzystajcie z rekolekcji, z dni ciszy. Jeśli ktoś z was sam mieszka, ma taką możliwość, niech sobie dzień skupienia sam zrobi, bez telewizora, bez radia, ze świętym tekstem, z modlitwą. Jakżeż bardzo z wielkim takim szacunkiem patrzę na ludzi tutaj w kościele ojców jezuitów, którzy przychodzą na adorację Najświętszego Sakramentu nie na 5 minut, nie na 10. Ja przychodzę, widzę, że ktoś już długo klęczy, bo sobie zdjął czapkę, bo sobie zdjął szalik. Ja klęczę trochę, wychodzę, on jeszcze zostaje. Potrzeba nam ciszy, tylko my się jej panicznie boimy. My się panicznie boimy zajrzeć do środka swojego wnętrza. Jesteśmy gotowi rozglądać się dookoła, patrzeć we wszystkie strony. Ta głowa nam chodzi, no 360 stopni się obkręca, a boimy się zajrzeć do środka. I słyszałem taką konferencję, która bardzo ciekawie interpretuje, pamiętacie to rozesłanie uczniów przez Jezusa, kiedy Jezus wysyła uczniów na pierwszą wyprawę misyjną i daje im różnego rodzaju polecenia i ktoś to zinterpretował jako właśnie wysłanie człowieka na wyprawę do samego siebie. Zaraz powiem, o co mi chodzi. Jezus mówi do uczniów, nie zabierajcie laski. Kiedy idziesz w głąb siebie, nie zabieraj. My jak przychodzimy do kościoła, to chcemy coś ciekawego usłyszeć. Idziemy na rekolekcję, może będzie ciekawa nauka, może będzie ciekawy przykład. Kiedy zrobisz sobie taki dzień ciszy, to będzie pokusa coś ciekawego poczytać. O, mam ciekawą książkę, to sobie taki dzień skupienia zrobię i poczytam książkę. Nie, nic nie czytaj. Nic nie czytaj. Bo ta książka, te przykłady, te wspomnienia jakichś myśli, to może być ta laska, na której się chcemy koniecznie oprzeć. Jezus mówi, nie zabieraj laski. Nie zabieraj torby. Co to jest torba? Torba to jest symbol oczekiwań.
Kiedy idziemy na zakupy, mówimy, muszę kupić to i to, wezmę tą niebieską torbę. A nie, jeszcze muszę kupić coś więcej. Nie, niebieska będzie za mała, muszę wziąć brązową, ona jest większa. My zabieramy torbę proporcjonalną do oczekiwań, co kupimy, co będziemy musieli nieść. Niektórzy ludzie idą na rekolekcje i mówią, kiedyś byłem na takich rekolekcjach i mi było bardzo przyjemnie, to teraz bym chciał, żeby to się powtórzyło. Nie czekaj na coś, co się ma powtórzyć. To będzie coś zupełnie nowego. Jezus mówi, nie zabierajcie chleba, musisz zgłodnieć. Kochani, to jest problem życia duchowego, że my ciągle się chcemy najeść. Ludzie wychodzą rozczarowani z kościoła. Byłem, ale się nie nasyciłem. No niby ksiądz powiedział parę ciekawych myśli, ale mój problem pozostał. Niektórzy mistrzowie życia duchowego mówią tak, że najlepszy dla rozwoju duszy jest stan pewnej wewnętrznej oschłości. Że ci czegoś brakuje, że czujesz się głodny, że coś ci doskwiera. Każdy lekarz powie, proszę pana, proszę pani, proszę od stołu wstawać nienasyconym do końca. To jest najzdrowsze, jak się do końca nie napychamy. Są takie kwiaty, że jak się za dużo podlewa, jakby się codziennie podlewało, to zgniją. On musi mieć pewną, no taką jakąś oschłość tam w tej glebie. Z nami jest tak samo. To jest właśnie to, co jest mi często trudno komuś wytłumaczyć. Proszę księdza, ja się ciągle czuję jakiś niepewny, ja się ciągle czuję jakoś tak niespełniony, ja się ciągle czuję do końca nawet w tym małżeństwie jakiś nieusatysfakcjonowany i to jest dobry stan. A do kiedy tak będzie? Do końca. Apokalipsa mówi, Jezus nam obetrze łzę po śmierci. Z tą łezką będzie szedł do końca życia. Kochani, każdy z nas marzy, o, słoneczne lato, ciepłe lato. A jak przyjdzie słońce i upał, to co leży? Co robimy? Leżymy. Nic mi się nie chce. O Jezu, jaki upał. Ręką nie mogę nuszyć. Okna pozamykane, drzwi pozamykane. I tak samo, gdyby nam Pan Bóg dał takie słońce pełne, to by się nam nic nie chciało. To jest ożywcze. Przepraszam, teraz to co i raz powstają te artykuły o sytuacji kulturowej, takiej cywilizacyjnej na świecie. Co rozkłada kulturę zachodnią? Dobrobyt. Czytałem artykuł, może ktoś z Państwa czytał, dlaczego Żydzi nie mogą Hamasu pokonać. Bo to już jest pokolenie rozpieszczonych chłopców, a nie prawdziwych żołnierzy. I nie mogą z Arabami wygrać. Bo mamusie do nich dzwonią na komórki, na linię frontu, mówią, syneczku, czy tam nie jest niebezpiecznie tobie? Jak taka armia ma wygrać? Dobrobyt nas rozkłada, proszę Państwa. I dlatego Chrystus ciągle cię trzyma w stanie pewnego napięcia. Ciągle cię nie chce do końca dokarmić. I mówi, nie zabierajcie chleba. My ciągle, jak tylko jesteśmy głodni, chcemy się najeść. To jest nieurocze zjawisko, jak się jedzie pociągiem, wsiadam na centralnym, wsiadam w przedziale, zajmuję miejsce, facet naprzeciwko mnie kanapki wyjmuje. Już się głodny zrobię, jeszcze pociąg do zachodniej nie dojechał. I my też, jak tylko jesteśmy głodni, pociesz mnie, od razu telefon do przyjaciela, kieliszek koniaku, jakiś fajny film sobie obejrzę, bo nie mogę być głodny. Będziesz głodny, nie zabieraj chleba. Nie zabieraj pieniędzy. Pieniądze to jest władza. Wiecie, że jeśli ktoś ma pieniądze, ma władzę. Nawet taką władzę, że ja kelnera, proszę mi przynieść to, proszę mi przynieść tamto, proszę mi podać to spółki, ja sobie mogę zamówić. Jak mam pieniądze, ludzie zaczynają robić to, co ja chcę, bo ja im płacę za to. I oni robią to, moje polecenia spełniają. Otóż niektórzy chcą mieć takie pieniądze na Pana Boga. Panie Boże, jak Ci dam dużo dobrych uczynków i dużo modlitw i ładnie się będę spisywał, to przecież dasz mi to. W Starym Testamencie tak było. Jak chciałeś zgładzić swoje grzechy, szedłeś do świątyni, kupowałeś jakiegoś cielaka i składano to w ofierze, wracałeś do domu, miałeś święty spokój, twoje grzechy zostały zgładzone. Miałeś kasę, miałeś zgładzone grzechy. Przyszedł Jezus i zaczął to rozwalać wszystko. Nie tak, nie kupisz u Pana Boga. Nie będziesz miał pieniędzy na Pana Boga. Nie zabierajcie dwóch sukien. Jak my się lubimy stroić, to panie są mistrzami, ale nieraz ktoś mówi, kupię sobie bluzkę w te paski, to skoryguje moją pewną otyłość. Tu sobie puszczę falbanki, to skoryguje tutaj moje krzywe trochę biodra czy tam nogi. I strojem można tyle skorygować, a ich makijażem ile można skorygować. Jezus mówi, nie zabieraj dwóch sukien, żebyś się nie przebierał. Prostota. Musisz stanąć w prostocie. Jesteśmy mistrzami krętactwa. Jesteśmy mistrzami krętactwa. Kochani, dlatego nie lubimy adoracji. Nawet w tych grupach religijnych, jak ktoś mówi, poadorujmy Pana Jezusa, to co? To będziemy śpiewać, czytać, modlić się, rozważać jakieś teksty. Prawdziwa adoracja polega na tym, że jesteś Ty i Chrystus. I proszę Państwa, przepraszam, wściec się można.
Tak jak to jeden z ojców duchownych u nas mówił, jak się w zimie, jak się w lecie podniesie kamień i słońce nagle uderzą promienie słońca na tą ziemię wilgotną, która była pod kamieniem, to robaki tylko uciekają. Jak staniemy przed Najświętszym Sakramentem i zaczniemy tak klęczeć 5 minut, 15 minut, godzinę, poczujecie, proszę Państwa, jak robaki, przepraszam za porównanie, zaczynają z nas wychodzić. A wszystko Cię będzie bolało. A zacznie Cię krzyż boleć. A ten przeciąg w tym kościele straszny. A ta babka to tak jakoś dziwnie pachnie. No 1500 powodów, żeby uciec z tej adoracji. Siedź, przyspawaj się do tego krzesła i wytrwaj. A zobaczysz, co się zacznie dziać. Zacznie się, kiedy zacznie nas Pan Bóg rozbierać z tych wszystkich naszych szatek. Daj dzieciątko ten kaftanik, daj ten puloverek, daj ten swetereczek, zmyjemy ten makijaż, zobaczymy Twoje piękne piegi. To jest nieprawdopodobne. Prostota. Ludzie piękni są prości. Nie prostaccy, są prości. Ja przepraszam, jeszcze jeden elektroniczny przykład. Jak kiedyś pojechałem do pewnego za komuny. Wiecie, jak się za komuny kupowało sprzęt? Kupowało się Życie Warszawy i tam było ogłoszenia. Sprzedam kolumny, sprzedam wzmacniacz. Ja pojechałem do jednego pana kupić sobie wzmacniacz. Już nazbierałem pieniądze. I on mi sprzedaje wzmacniacz japoński, go zachwala, jaki to jest wzmacniacz, jaki to jest wzmacniacz. Ja miałem 16 lat, ale głupi nie byłem. Mówię, jak to jest taki genialny wzmacniacz, to dlaczego pan mi go sprzedaje? A on mówi, bo ja mam lepszy. A mógłby mi pan ten lepszy pokazać? Tak tylko dla zobaczenia. A proszę bardzo. I pokazał mi wzmacniacz, ja pierwszy raz w życiu widziałem wtedy taki wzmacniacz, z jednym pokrętłem, głośniej, ciszej. Ja mówię, przypomnę, to jest dobry wzmacniacz? On mówi do mnie, to jest bardzo dobry wzmacniacz. Ale gdzie są te różne przełączniki, filtry, podbicia, wysokie tony, niskie, equalizer, jakieś tam światełka mrygające? Niech pan nie żartuje. To są takie wzmacniacze dla chłopców. To jest wzmacniacz dla melomana. On ma tylko jedną gałkę. Człowiek, który jest na poziomie, ma tylko jedną gałkę. Ten, kto się ubiera w te sukienki, ma różnego rodzaju podbicia i przełączniki i takie różne, przepraszam, jak to młodzi mówią, bajery z przerzutką. Natomiast prostota człowieka, to świadczy o naszej wielkości, kiedy... I jest jeszcze ostatnie wezwanie Jezusa, nie przechodźcie z miejsca na miejsce. Kiedy wejdziesz do jakiegoś pokoju wewnętrznego i zobaczysz nawet coś nieciekawego w sobie, nie uciekaj. Zresztą nie wolno i uciekać, wielu ludzi ucieka tak zewnętrznie. Pierwszy spowiadałem u tego księdza, potem się przerzuciłem na tamtego, z tamtego przeszedłem do tego, z tego jeszcze... Trzymaj się jednego. Tak samo książki. Ktoś czyta książkę i po 15 stronach mówi, nie, ta mi się nie podoba, biorę następną. Przeczytaj książkę do końca, nawet jak ci się nie podoba, bo właśnie po tym poznasz, że ona jest dla ciebie dobra, że ci się nie będzie podobała. Jak szukasz takich książek, które ci się tylko podobają, to możesz bronić tym samym swoją błędną linię duchowego życia. Wytrwaj do końca. Niektórzy przychodzą do jakiegoś ruchu religijnego, 3 tygodnie są w tym ruchu, przerzucają się na inną wspólnotę. Wytrwaj do końca. Nie przechodź z pokoju do pokoju. Nie przechodź z pomieszczenia do pomieszczenia w sercu. Kochani, jeszcze raz to powiem. Nie szukajcie pocieszenia, nie szukajcie odpowiedzi na to, kim jestem, w tym, co robicie. Nie szukajcie pocieszenia i odpowiedzi na to, czy jestem warty w porównywaniu się do innych. Pamiętaj, jeśli się będziesz porównywał do innych, zawsze znajdziesz dookoła siebie kogoś głupszego i zawsze do wyboru do koloru znajdziesz kogoś mądrzejszego. Chcesz się zdołować, tylko się rozejrzysz. No, ten jest lepszy. Chcesz się popysznić, rozejrzysz się dookoła, powiesz, ten jest ode mnie gorszy. A propos jeszcze tej prostoty, przepraszam, mi się jedna rzecz w tym momencie przypomniała. Dzisiaj rano pisał do mnie maila taki mój podopieczny duchowny i napisał rzecz moim zdaniem genialną. Nie wiem, czy Państwo to wyczują tak jak ja. Może to tylko na mnie takie zrobiło wrażenie i na nim. Poszedł na rozmowę duchową do staruszka księdza. Takiej starowinki. Nawet tak sobie myślał, co on mi tam powie, taki dziadek. No ale poszedł. No, rozmawiałem duchowo i mówi, księże, przyznam księdzu szczerze, mam kłopoty z pychą. A ten dziadek tak na niego popatrzył, spojrzał tak na siebie i mówi, a czym tu się pysznić? Proszę Państwa, genialne. Jak Wam odbije, to sobie pomyślcie, a czym ja się pysznię? Jezus Maria. Magisterium obroniłam, Matko Najświętsza, pierwsze w Europie. Prawo jazdy zdałam, pierwsza jestem w łaziku kosmicznym. Kochani, czym tu się, kazanie powiedziałem, czym tu się pysznić? Wszystko z łaski Pana Boga. Więc widzicie, prostota i jeszcze raz mówię, wejść do środka, tylko wtedy odkryjemy
piękno życia duchowego i szukać w środku samego siebie, nie w tym, co robimy, tego białego kamyka, który dał nam Chrystus na chrzcie świętym, tego źródła naszej pięknej tożsamości, źródła naszego pięknego imienia. Amen. Bogu, który uniżył się w Jordanie, aby nas wywyższyć przez całą swoją misję apostolską, ewangelizacyjną, a przede wszystkim śmierć i zmartwychwstanie, temu Bogu, któremu tak bardzo zależy na naszym istnieniu, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy ludzie ochrzczeni doświadczali godności, jaką zyskali przez Chrzest Święty. Ciebie prosimy. Za tych, którzy ciągle wątpią w swoją wartość, piękno i wielkość, by rozważali tajemnicę swojego chrztu, by pamiętali datę swojego chrztu, by tą datę obchodzili, celebrowali. Proszę Państwa, można iść do kancelarii i się zapytać, kiedy ja byłem chrzczony i zrobić sobie z tego swoje święto, bo wtedy dostałem najpiękniejszy skarb, niezniszczalny. Oby wszyscy chrześcijanie pamiętali mocno o swoim chrzcie. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy są rodzicami chrzestnymi, matkami chrzestnymi, ojcami chrzestnymi, na pewno wielu z Was tę funkcję pełni. By przejmowali się tym, co kiedyś obiecali Bogu, by przejmowali się religijnym rozwojem swojego chrześniaka. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, by Bóg był dla nich miłosierny. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wytrwale uczyli się sztuki wchodzenia w swoje wnętrze, byśmy schodzili coraz głębiej i niżej, mijając różne trudne sprawy, bolesne dla nas sprawy, ale w końcu weszli do komnaty naszej godności dziecka Bożego. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty z miłości do nas stajesz ramię w ramię, wspierasz nas. Ciągle widzisz w nas swoje dzieci, mimo naszych grzechów, które nam je w miłosierdziu swoim odpuszczasz. Niech ta Eucharystia przypomni nam o naszej nieskończonej godności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.